zachowania, powinno być to 20%, czyli około 600 osób, więc na pewno takiej ilości nie ma. Nie będzie. Nie będzie, ale musimy poczekać zgodnie z protokołem. 30 minut w drugim terminie, więc przed godziną 17 rozpoczniemy. Proszę wpisać się, żeby każdy wpisał się na listę, bo osoba, która nie wpisze się na listę, nie będzie mogła brać udziału w głosowaniu. Wyborcze Samorządu Mieszkańców Złoczewa w drugim terminie oczywiście porządek przedstawia się następująco. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego. Punkt drugi, podsumowanie działalności zarządu za okres od dnia 10.02.2015 do dnia 10.03.2019. Punkt trzeci, wybory przewodniczącego. Podpunkt pierwszy, przedstawienie zasad głosowania na przewodniczącego. Powołanie komisji skrutacyjnej, zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego, przeprowadzenie wyborów, ogłoszenie wyników. Punkt czwarty, wybory członków zarządu samorządu mieszkańców. Podpunkty, ustalenie liczby członków zarządu samorządu, przedstawienie zasad głosowania wyborów do zarządu samorządu mieszkańców, zgłaszanie kandydatów, przeprowadzenie wyborów, ogłoszenie wyników. Punkt piąty, dyskusja. W tym punkcie jest propozycja pana burmistrza, bo on organizuje to spotkanie, aby w trakcie prac komisji skrutacyjnej można było podjąć i prowadzić dyskusję, żeby po prostu czasu nie marnować. Punkt szósty, zamknięcie obrad. Aktualny zarząd został wybrany na zebraniu mieszkańców 10 marca 2015 roku w niżej wymienionym składzie. Przewodniczący zarządu Andrzej Konieczny, członkowie zarządu Wiśniewska Halina, Groberny Wojciech, Ostenda Zdzisław, Kowalewski Krzysztof, Jagielski Henryk, Piesek Wojciech, Kubiak Wojciech. Proszę Państwa, w tym momencie poprosiłbym, by powstali, uczcili chwilą ciszy zmarłego Wojciecha Grobelnego. W sprawie dożynek, gospodarka wodna była omawiana, ustaw przyszłych inwestycji, kopalnia, temat kopalni w zakresie ogólnych planów i rozwoju, Głoczewski obszar funkcjonalny, ogólny plan rozwoju, zapytania i dyskusji na wyżej wymienione. Zostawiamy jedną osobę, tak? Oczywiście ktoś może skreślić wszystkie nazwiska, wtedy jego głos jest nieważny, nie oddał głosu na nikogo. Więc jeżeli będzie dwóch kandydatów, skreślamy jedno nazwisko osoby, której nie chcemy. I proszę się nie pomylić, bo często się zdarza, że ktoś się myli. My kart nie wydajemy ponownie. Po prostu głos byłby wtedy nieważny. Więc skreślamy osobę, której nie chcemy. Zostawiamy tą osobę, którą chcemy. I proszę skreślić imię i nazwisko. Nie stawiamy żadnych krzyżyków, żadnych znaczków przy tym. Wykreślam. Pierwszą podstawową sprawą, którą bardzo często zgłaszałem jako radny w ostatniej kadencji, to utworzenie budżetu obywatelskiego. Remontów, modernizacji chodników na terenie miasta. Zorganizowane spotkanie to było we wrześniu roku ubiegłego w sprawie gazyfikacji. Naszego miasta. Nazywam się Bogusława Kobym, mam 59 lat. Jestem na emeryturze, byłam nauczycielką, przez prawie 20 lat pełniłam funkcję dyrektora zespołu szkół w Klonowej. Jestem radną drugiej kadencji, po raz drugi zostałam wybrana radną. Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym miasta, uczestniczę. Każdy z Państwa zasługuje na lepsze życie i zamierzam zwracać szczególną uwagę w zakresie rehabilitacji, służby zdrowia, oświaty. 20 lutego 2020 roku jestem przewodniczącym, czyli pełnej czwartą kadencję. Co potrafię zrobić, wiecie,
największą satysfakcję, którą zawsze mam, to jest to, co się tu znajduje, proszę Państwa, pod nami. W tym roku będziemy robić to etapowo. Zaczniemy prawdopodobnie, nie będzie na samym strachu, z tym nic możemy zrobić. Jaki jest sens, bo ja nie wiem, Państwo mieszkańcy myślę, że mogą tutaj powiedzieć, jaki jest sens, żeby droga ulica 9 Maja przy... Pan Paweł Włodarczyk. Pan Lech Skarda. Komisja w składzie: Bartosik Tomasz, przewodniczący, Mańka Alina, członek, Wesołowska Alfreda, członek, stwierdza, że na przewodniczącego zarządu samorządu mieszkańców miasta Złoczewa zostały zgłoszone następujące kandydatury: Wieczorek Jerzy, Konieczny Andrzej, Kobuł Bogusława. W zebraniu uczestniczyło 135 mieszkańców, w głosowaniu udział wzięło 132 mieszkańców. Oddano 131 głosów. Głosów ważnych 131. Głosów nieważnych brak. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: Wieczorek Jerzy 49 głosów, Konieczny Andrzej 47 głosów, Kobyl Bogusława 35 głosów. Komisja stwierdza, że przewodniczącym zarządu samorządu mieszkańców miasta Złoczewa został wybrany Wieczorek Jerzy. Mieszkańców, bo tak po prostu wypada, tutaj 19 lat, tak? Był pan Andrzej Konieczny przewodniczącym mieszkańców, więc tutaj z mojej strony na pewno podziękowania. Była rywalizacja, zdecydowały dwa głosy, tak się czasami zdarza. To jest normalne. Ja teraz myślę, że powinniśmy przejść teraz do następnego punktu, bo tutaj koncert za chwilkę jest. Następny punkt to będzie wybór członków zarządu samorządu mieszkańców. Kim ja jestem, co reprezentowałem, w każdym bądź razie doświadczenie mam, ponieważ ponad 20 lat radnym byłem, przewodniczącym Rady Miejskiej. Obecnie jestem członkiem zarządu Solidarności Rolników Indywidualnych, członkiem zarządu Stowarzyszenia Katolickiego Civitas Christiana, członkiem struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Sieradzkiego, jeszcze pomniej.